Witam Was w kolejnej odsłonie Transport Fever. Dzisiaj łączymy miasto Gdańsk. Gdańsk jest miastem portowym. Jest naszym jednym z naszych najważniejszych portów. Obok Gdyni, Świnoujścia. Więc połączymy to miasto ze Szczecinem poprzez Koszalin oczywiście. Tu widzimy pociąg, który jedzie w stronę Koszalina. To jest ten nasz skład, który wozi ludzi. W tej chwili na razie no, są dwie osoby, bo nie puszczałem tej gry jakoś specjalnie po to, żeby po prostu tutaj coś latało, jeździło poza nagrywaniem. Tutaj nasza linia w stronę Gorzowa, to ta regionalna. Bardzo ładnie się to prezentuje, elegancko. Kurczę, jak ja uwielbiam takie pociągi. Dobra, wracając na gród Gdańska, to jest Gdańsk. Przenosimy się za pomocą magicznego przycisku, tutaj umożliwiającym nam przemieszczanie. Kolejne wyzwanie. Miasto Gdańsk jest położone troszeczkę wyżej. Tutaj patrzę na poziomice, no 116 metrów, tutaj 109. No takie wahania terenu są dość mocne. Tutaj mamy także 109. Ja bym chciał, tutaj mamy 116, tutaj 109. No właśnie. Więc zaczniemy sobie w taki sposób, aby troszeczkę wyrównać ten teren. Ok, tutaj wszystko idzie do góry. A gdybyśmy jeszcze zrobili coś takiego, sztucznie spróbuję tutaj obniżyć ten teren. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Poczekaj, daj Kazik, nie. Daj go w dół. O, na równi, żeby było. O, coś takiego. I tutaj... Myślę, że to powinno wystarczyć. To jest na 109 metrach. Kurczę, chyba nam się udało, powiem. Nie będziemy używali tego przyrządu do terraformowania. Okej. Tutaj taki wzgórek. Zrobimy im tutaj gratisowo, żeby mogli sobie budować. Macie, budujcie sobie osiedla. Mieszkajcie sobie. Teraz jeszcze byśmy tutaj o wyrównali troszeczkę tak. O, ja myślę, że będą bardzo zadowoleni. Tutaj obniżymy im ten teren troszeczkę. O, tak, żeby takich górów tutaj wielkich nie robić. No i 100 tysięcy poszło się gwizdać, jak widzicie. Ja jeszcze tutaj użyję. Ja wiem, wjeżdżamy na minus, ale spokojnie, zaplecze finansowe jakieś tam zrobiliśmy. Dobra, myślę, że to będzie w porządku. Jest ok. Dadzą sobie radę. I teraz co będziemy potrzebowali? Dwa perony minimum. Teraz ja tak sobie myślę, tutaj z tego Gdańska może później byśmy wyprowadzili jakąś linię do Torunia. Więc damy zapobiegawczo 4 tory i damy 320 metrów standardowo, oczywiście, jeżeli chodzi o długość stacji. I tą stację bym chciał mieć tutaj, w tym miejscu, tylko skierowaną troszeczkę bardziej, o tak, w kierunku morza i to będzie 1 milion, mówisz. Bo terraformowania robisz, dobrze. No okej. Więc tak zrobimy. I tak, przyczepimy ją tutaj. Tutaj oczywiście damy linię autobusową. Taką, która będzie tutaj krążyła sobie. Już. Napędzała nam pasażerów. No, wgnioty są straszne.
No musimy tutaj troszeczkę zainterweniować, bo sami widzicie, że no tak być nie może. O, w ten sposób. Chociaż trochę, tak? Żeby. No widzicie, że tej ziemi tutaj. No i znowu 100 koła poszło się gwizdać. No dobrze, w porządku. Mamy 1,8 miliona, więc też tak nie możemy sobie teraz już pozwolić na szaleństwa, bo wziąłem pożyczkę na maksa. Na razie wyprowadzam te tory po to tylko i wyłącznie, aby móc w przyszłości poprowadzić tutaj normalnie linię kolejową. Na razie robię to bardzo byle jak, bardzo niechlujnie. O, w taki sposób. Dlatego, że muszę się zmieścić w tym budżecie, jaki mam, a nie jest on zbyt duży. No dobra, na razie coś takiego nam powinno wystarczyć. I teraz tak, tutaj po 109 metrach powinniśmy wyjść nabrzeżem, ale już w kierunku Koszalina. Tak, żeby te tory troszeczkę skierować, choćby trochę na prosto. Tak jeszcze bardziej bym cię o wychylił. No i 600 tysięcy już chcą. Ja wiem, że po kawałku jakbym budował, byłoby taniej, natomiast mi zależy na tym, żeby ta linia jednak była w miarę równa. Tak, tutaj też mamy 109 metrów, tutaj też jest 109, tutaj też jest 109. No będzie jak stół z Koszalina do Gdańska. Pokonaliśmy wzniesienie, nie pokonując wzniesienia, więc jakiś tam rekord świata pokonaliśmy. No dobra, okej. Zróbmy to w ten sposób. I tutaj z całą pewnością będziemy potrzebowali. Gdzie ta ciuchcia jest? A, ona już pojechała do Szczecina. W ten sposób. Dobrze. I teraz ja bym tutaj chciał, żebyś ty mi wyprowadził tor boczny o takiej długości mniej więcej. No, mniej więcej coś takiego. I teraz tutaj na pełnej prędkości, żebyś mi wprowadzał go na trasę. Dobra, coś takiego. Tutaj damy standardowo jakiś semafor, żeby był. Tutaj zrobimy sobie krosika, tylko semaforek, bo to bardzo potrzebna sprawa. I teraz tak. Jak mamy miejsce, to poszalejmy chwilę z tą prędkością, a niech będą prędkości. O, nawet takie. No dobrze, trudno. No tutaj mi nie pozwoliło zrobić na równi. Trudno. Nie będę na razie w to ingerował. Na razie cieszę się z tego, co jest. Nie będę tutaj kombinował za mocno, bo nie możemy aż tak mocno szastać tymi pieniędzmi. Już mówiłem o tym. Nie mamy ich zbyt wielu. Co nam tutaj doszło? Ano nowe pojazdy, platforma ze słupkami, wagon towarowy. No nieźle, może się to przydać. Ja myślę, że tutaj będziemy już powoli kombinowali. Teraz pauza, 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 przede wszystkim pauza. I ciebie ja bym poprosił, żebyś ty po Koszalinie jechał mi do Gdańska, a potem z powrotem tutaj do Koszalina. Czy tak będzie? Dobrze. Kurde, ustawiło się od razu. No aż nie wierzę. Bo czasami tutaj bywało tak, że robił na jeden peron, ale widzę, że jest ok. Więc można powiedzieć, zaliczone jest to zadanie. Tutaj wyprowadzimy sobie tor. Jeszcze jeden.
kawałek, chociaż to masę pieniędzy widzę pochłania, więc nie będziemy zbyt wiele. Dobra, o, poświęcali tutaj kasy. Dobra. I teraz tutaj oczywiście semafor. Tutaj zrobimy krosa. Tylko semafory są potrzebne, prawda? No właśnie. Zrób najpierw semafory. Kurde, zobaczcie, ile żeśmy rowu wykopali. To jest nieprawdopodobne. Ustawiliśmy stację naprawdę głęboko. Kilkanaście metrów niżej niż poziom tutaj terenu. Ale cieszę się z tego, dlatego że linia zawsze, jeżeli jedzie prosto, to jest naprawdę, naprawdę super. Bo ona wtedy nabiera prędkości, ma lepsze czasy przejazdu. A na tym nam będzie zależało, bo to oprócz tego, że to jest linia daleko położona od Szczecina, chyba najdalej, jak do tej pory zbudowaliśmy, to jeszcze oprócz tego ma długie takie przeloty między miastami. Tutaj nic nie leży między. Nie ma miasto za miastem, tylko no, są duże odległości. A szkoda, bo mogli tutaj jeszcze umieścić jakieś Świnoujście czy coś. Ewidentnie miejsce jest. Ewidentnie można było śmiało tutaj wpuścić jakieś tam Świnoujście. Ja wiem, że ta mapa no, nie jest dokładna, bo no, tutaj no, są przesunięcia, ale wiadomo, że musieli to zmieścić na niewielkim skrawku tutaj tej mapy, bo ta mapa nie należy do tych największych. Z największą to już byśmy się, jakbyśmy tutaj rozbudowali cały teren, to ciężka sprawa by była. No i tak, potrzebna nam jest linia autobusowa. Linię już tworzymy. W Gdańsku będzie jeździła taka niebieska linia i to będzie bus Gdańsk. Bus Gdańsk. Jeden, bo na razie jedna będzie. Wiadomo. I teraz przystanki bym chciał, abyś mi tutaj jechał tak, abyś tutaj także jechał, abyś jechał tędy, tędy, tutaj, przejedziemy nabrzeżem, o, nawet tu, tutaj, tutaj, no i powrót. Czy tutaj na powrocie jesteście? Jesteście, dobra. I teraz, jeszcze jak będzie wyjeżdżał stąd, to ja bym chciał, żebyś ty zahaczał tutaj. Tak, tak będzie myślę dobrze. I teraz dajemy linię tu, tu i niech przejeżdża przez te wszystkie przystanki. Tutaj będzie miała podwójnie. Dobrze, dobrze jest. Powinno zdawać egzamin. Tak, tutaj damy ciebie. Czekaj, ciebie wyprowadzimy tu. Tu, to będzie nam w sumie nawet przydatne. I coś takiego, tak? No, niezupełnie, tak? Niezupełnie o to chodziło. Dobra, jeszcze inaczej. Damy tutaj oczywiście zajezdnię, bo taki miałem właśnie tutaj cel budowania tego. Damy tą zajezdnię tutaj, a ty wyjedziesz mi tą uliczką tutaj. O. I ją tak. Może być? Może być. Tak, mała alejka. Ok. Albo. Wiecie co? Mam inny koncept, sorry. Naprawdę inny. Po prostu tak sobie pomyślałem, że. A czemu tam chcesz burzyć? Ej, nie wyprowadzaj tych ludzi jak nie trzeba, kurde. Jak nie musimy, to nie będziemy ich tam eksmitowali. Bez przesady. Co ty, Kaziu? Nie możemy tak
wszystkich eksmitować, bo nie będziemy mieli kogo wozić. A więc to mamy zakończone. Proces rekrutacyjny samochodu, czyli autobusu. Tutaj tak, granat, taki niebieski damy po prostu. Damy tutaj ze 3 pojazdy. Powinny one dawać jakiś rezultat finansowy. Mam nadzieję, że dadzą. Aha, one się tak rozjechały w ten sposób. Dobra. Aha, i tak się rozjedziecie i to, że będzie dobrze, tak? No dobra, okej. Okay. Mi tam pasuje. Tu jest jedna osoba. 31? Naprawdę 31 ludzi już wieziesz? Ej, dopiero to zbudowałem. Naprawdę liczyłem na to, że nie wiem, że to chwilę potrwa. Potrzebują czasu na ogarnięcie, że tu w ogóle jakaś linia jest. Tutaj w ogóle coś zbudowali. No zobaczcie, no i idzie w kierunku naszego torowiska, więc sztucznie tutaj podrasujemy tę uliczkę, tak? Coś takiego. Tutaj zrobimy taki myk, że to wyburzymy. Tutaj damy uliczkę w ten sposób. Nie chcę za daleko odchodzić od tego dworca, bo mi tutaj nabudują zaraz. I tak drzewa tutaj powstaną pewnie. Więc coś takiego. I od razu na Zaśkę ja tutaj zrobię tak. Tak. I spróbujemy. No tutaj pętla to nie wejdzie raczej. Pętla. Aha. Takie coś tutaj proponujesz. Okej. Okay. Nie bardzo mi to pasuje, powiem szczerze. Nie za bardzo. Tak zrobimy. Tutaj tą pętlę tutaj wychylimy o w ten sposób. Tylko żeby nam nie zawadzała. Więc zrobimy ją o tak. I powinno... A, przyjęło. I tutaj linia zawraca, tak? Tak. Dobra. Jeszcze mamy odrobinkę czasu, więc możemy pozwolić na to, żeby dobudować na razie bardzo prowizorycznie tą linię wreszcie do Poznania, na której tak mi zależało. I tutaj byśmy poprosili teren, dobra, tutaj 109 metrów, dobrze. Ale i tak będziesz podnoszono nieznacznie. O tak. Tutaj bym chciał, żebyś przejechała linią sobie tędy. Tędy. Wtedy użyjemy jednego mostu, a nie dwóch. Teraz chciałbym, żebyś podjechała tutaj. I to będzie takim mostem, najlepiej takim. I teraz będzie mi zależało na tym, żeby to podnieść do takiego poziomu, aby... O! Konflikt podczas wyrównywania terenu. Aha. Okej. Czyli nie. Inaczej. Czekajcie. Może zrobimy tak. O. Widzę, że problemu nagle nie ma. I tutaj damy taki most. No musi być tutaj żeglowna ta rzeczka. Tak? No musi, bo będziemy prawdopodobnie puszczali tędy statki później. Nie wiem czy konkretnie tędy, ale będą potrzebne. Tutaj te tematy. I tutaj, aha, czyli ty tak chcesz tutaj wjechać. No to dobrze, no to wgryziemy ciebie tak. Okej. Okay. Tutaj oczywiście na pewno powykrzywiałeś. Patrz, nie wykrzywił. O nie, tutaj zrobił ładnie. Kurde, chyba się uczysz, Kazik.
No i tutaj bym właśnie coś takiego chciał. Tylko czy damy radę? Teraz pokaż mi jeszcze prędkości. Aha, w ten sposób. Nie, to jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Bardzo mi przykro, ale tak nie możesz tutaj się zachowywać. Tutaj przejedziesz w ten sposób. Tutaj na razie będzie utrata prędkości, bo z niewiadomych mi przyczyn kliknąłem takiego mosta. Nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale zrobiłem. Więc ubolewamy nad tym, trudno. Na razie nie będziemy tego zbyt mocno poprawiali, bo nie mamy kasy. No, będzie zwalniał tutaj do 60, chociaż na razie mamy 50 na godzinę, więc też nie ma jakiegoś wielkiego bólu z tego powodu. No i tutaj oczywiście przejazdówka. Jeszcze. Coś takiego myślę. Tak jest. Już tutaj te prędkości możemy powyłączać i będziemy przechodzili do opuszczania linii tutaj. A więc ta linia zyskała nowy wymiar całkowicie. Mam nadzieję, że będzie on doceniony przez mieszkańców, czyli będą jeździli po prostu, krótko mówiąc. Taką mam nadzieję, że nie pogardzą zbyt mocno tym połączeniem. I tutaj nie. O, takie coś. Chciałbyś? Może być. A więc tutaj. I tutaj. Aha, tutaj już mam semafor. Dobra. Okej, okay, a ty jesteś na jedną stronę. Dobra. I ciebie też na jedną. Dobrze. I teraz tak. Ciebie, kochany, bym jeszcze zawrócił. Wiesz, kolego. Tak jest. I tym razem będziesz już jeździł. Tutaj mamy Kalisz, czyli. Tak. Dobra, to zrobimy jeszcze inaczej. Po prostu uporządkujemy te linie od razu i ona będzie jechała Szczecin. Następnie Poznań. Następnie Kalisz i Warszawa. I z Warszawy będzie jechała oczywiście do Kalisza, do Poznania, no i tyle. I teraz tak, ciebie bym zawrócił. O tak. Chciałbym, żeby one po prostu startowały stąd, z Warszawy. I ze Szczecina mniej więcej równo. Dlaczego? Dlatego, żeby mi się nie dublowały, a nie wiem, czy gra to tak ustawi, szczerze mówiąc, chociaż chyba powinna. Ale nie będziemy ryzykowali. Tak jest. Ale tutaj śmigasz. O Jasiu. Ty tam zwolnij, bo ty tam oszalejesz. Kurde. A że mu nie wieje w głowę, nie? Bajecznie to wygląda, powiem wam, świetnie, cudownie, no. No jakie to są śliczne pojazdy, to jest po prostu nie do opisania. No na razie tutaj będzie o taki uskok. Tutaj w przyszłości będzie zwalniał do 60, w razie gdyby jechały szybsze, ale na razie nie. Tutaj zwolnił do 45, a to takie podniesienie. Dobra, wyrównamy to. W przyszłości kiedyś pomyślimy. Kurde, jaka to jest prędkość, zobaczcie. 40 na godzinę, a zasuwa jak mały Kazio. O, tu się nikt nie obija, tam walą tym węglem. Ale tam uskok mi zrobiłeś. Nie no, ej, halo. Czekaj. Moment, moment. Moment.
O matko boska, patrzcie co on tutaj w ogóle. Kurde, naprawdę, potrafię niektóre już rzeczy przymknąć oko, zrobić później, ale wiecie co, zbankrutujemy, a będę bez przesady, bez przesady. No nie można było tego tak zrobić, no przecież gra to robi. Ej, ej, ej. No bez jakiegoś tutaj, bez jakiejś przesady, bez przegięcia. Zróbmy to, jak się należy. Kurde. No kurczę mać, no taki gadżet mi tutaj sprzedał. I teraz jeszcze mam w planach zrobić taki numer. Zobaczymy, o ile mi to wyjdzie. Ekspres tutaj ten, to są te, wymiana, pokaż pojazdy, 30-23 lata. Wiecie co, ja bym go troszeczkę podrasował, dalibyśmy mu te 45, chociaż ta 60 jest fajna. Już. Ale dobra, nie szalejmy. Ile ty kosztujesz? Milion. No to 300 tysięcy. Dobra, zdecydowanie bierzemy lokomotywę towarową na wymianę. To kasujemy. I tak, bierzemy tą lokomotywę. Boczniaki tutaj już będą śmigały. Taki oliwkowy damy. O, taka jasna zieleń. W sumie taki by powinien być. A to dajmy nawet taki ciemny zielony. Niech mają ciemny i tutaj damy 6 wagonów. Damy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile to będzie na szkole? O kurde, 3 bańki. Dobra, wymień. Nie mamy wyjścia, no trzeba inwestować. Chcesz prowadzić firmę transportową, to inwestuj, no proste. Nie, no wygląda rewelacyjnie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was standardowo na przejażdżkę tym wehikułem, który już niebawem będzie, myślę, przynosił nam niezłe tutaj zyski. Jedziemy do Poznania. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć.